dzisiaj na obu marszach ten nasz baner Atheism Sets Us Free jest w tej chwili w takim stanie, że nie możemy go tutaj powiesić. Wisi? Lepszy! O, powinniśmy tam ten transparent do noszenia. A, mamy dwa, pokazuje prezes. Brawo, prezes. A więc ogólnym hasłem, pod którym to wszystko się będzie odbywało, oczywiście każdy z naszych wspaniałych mówców będzie miał swoje podejście, ale to ogólne hasło, pod którym będzie się odbywała ta druga część dzisiejszego dnia, właśnie tak brzmi: ateizm wyzwala. Chyba rano już coś o tym powiedziałam, ale jeszcze dodam. Oczywiście my wiemy, doskonale wiemy, że ateizm nie wyzwala ze wszystkiego. Nie będę w tej chwili całej listy nieszczęść tutaj wymieniała, z których ateizm nie wyzwala, ale na pewno wyzwala od religii. I to wyzwala od religii w różnych jej bardzo szkodliwych działaniach, od społecznych, politycznych, po te skutki, które religia niesie dla na poziomie kognitywnym, na poziomie poznania świata, na poziomie wiedzy. A nie będę dłużej już wstępnych tutaj Państwu serwować, bo wydaje mi się, że najwięcej do powiedzenia właśnie mają nasi goście i oddam w tej chwili im głos. Pierwszy otworzy tę naszą paradę ateistów pan profesor Jan Hartmann, co zapowiedziałam wcześniej. Brawa dla pana profesora nieustraszonego wiernika o ateizm, nieustraszonego krytyka kościoła i innych religii. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Czuję się zaszczycony, że oddano mi głos jako pierwszemu. To znak, że się już trochę starzeje. Niemniej jednak nie obdarzono mnie tym głosem na długo. Dostałem 8 minut. Do 10. Wow, okej. 5 minut plus 5 na tłumaczenie niejako. A będę mówił powoli, widzę, że tłumaczenie ma miejsce. Drodzy Państwo, często powiada się, że ateiści nie powinni w żaden sposób manifestować swojej tożsamości i swojej wspólnoty, ponieważ jako osoby niewierzące i niezaangażowane w żadną z religii powinny być indyferentne, powinny być obojętne. Ten dyskurs służy temu, aby związać nam ręce, aby nas ośmieszyć i skompromitować w naszych własnych oczach. Ktoś chce nas zmusić do tego, abyśmy się rozeszli. Chce ośmieszyć nasze aspiracje do tożsamości, do wspólnoty, do radowania się z bycia razem ze sobą pośród podobnie myślących. Nie dajmy się, nie pozwólmy na to. Gdy nam mówią, że ateizm jest jeszcze jedną religią, odpowiadajmy, a wy jako ludzie religijni powinniście się z tej racji cieszyć i tym bardziej nas szanować. Bo wszak, jeśli jesteśmy jak religijni, to jesteśmy bardziej tacy jak wy. A więc pierwsze przesłanie tego mojego krótkiego wystąpienia jest takie. Nie pozwólmy odebrać sobie niezbywalnego prawa do tożsamości i do wspólnoty. A jeśli chcemy i tak czujemy, to również do naszej ateistycznej dumy. To tylko nasza sprawa. Można być ateistą niezrzeszającym się, nieaktywnym, można być obojętnym na sprawy religijne, a można być nieobojętnym, negatywnie nieobojętnym. Można być niechętnym religijności i chcieć to swoje stanowisko przekazywać w pokojowy sposób innym. Mamy takie same prawa jak ludzie religijni. Mamy takie same prawa do tożsamości, do znaków, symboli, uroczystości, organizowania konferencji, manifestowania swojej tożsamości w przestrzeni publicznej, jak ludzie religijni. Nie dajmy sobie tych praw odebrać i umniejszyć. To jest
pierwsza część mojego krótkiego wystąpienia, a druga dotyczy zadanego mi niejako tematu wolności. Otóż ateizm jest formą wolności umysłowej, wolności moralnej. Jest to nie tylko wolność negatywna, wolność od uwikłania, uwiązania pewną konkretną religią i jej prawami, jej normami, jej doktrynami. Ta wolność ateisty ma też wymiar pozytywny, ponieważ wszyscy ateiści, czyli takie osoby, które przeżywają swoją nieprzynależność do którejkolwiek z religii, są braćmi i siostrami wszystkich ludzi, którzy wszak, nawet jeśli przynależą do którejś ze wspólnot wyznaniowych, to nie należą do wszystkich innych i zawsze są w mniejszości. I my, ateiści, jesteśmy po stronie wszystkich innych mniejszości religijnych, bo każdy człowiek religijny jest w jakiejś religijnej mniejszości na tle całego świata. I jest ateistą w stosunku do wszystkich innych bóstw, wszystkich innych religii. I nasza rozproszona, mało zorganizowana, ale też i wielka wspólnota, owszem, mniejszościowa, ale jedna z największych wspólnot, bo ateistów jest na świecie około 10%, to są setki milionów ludzi. Nasza wspólnota jest lepiszczem, łącznikiem pomiędzy tymi wszystkimi zantagonizowanymi, skonfliktowanymi wspólnotami religijnymi. I nasze istnienie daje ludziom nadzieję, że można żyć poza religią, że jest dokąd wyjść poza religię. I to, że my znajdujemy się poza wszystkimi religiami łącznie wziętymi, nie oznacza, że coś tracimy. Bo wolność ateisty polega również na tym, że jest wolny do nieskrępowanego dogmatami myślenia o sprawach najważniejszych. Ateista nie jest idiotą, który nie myśli o kwestiach ostatecznych, który nie rozważa zagadnień metafizycznych, którego nie interesuje istota, natura bytu, którego nie interesuje to, co kryje się poza światem fizycznym, poza światem widzialnym. Ateista wie, że zaangażowanie w którąkolwiek z religii nie podnosi kompetencji człowieka do rozważania tych spraw ostatecznych. Ateista chce je rozważać w sposób wolny i nieskrępowany, w wolnej filozoficznej dyskusji, w atmosferze racjonalności, szacunku dla rozmaitych stanowisk i argumentów. Jesteśmy wolni do uprawiania metafizycznej myśli. Będąc ateistą, nie muszę odżegnywać się od myślenia o absolucie, czy o tym, co absolutne. Nie muszę odżegnywać się od myślenia o tym, co duchowe. Mogę mieć takie czy inne stanowisko. Będąc ateistą, po prostu nie wyznaję przekonania, że osoba imieniem Zeus rządzi światem, albo osoba imieniem Jahwe ten świat w ciągu 6 dni stworzyła. Tylko tyle. Ale sprawy metafizyczne, sprawy ostateczne są wspólne wszystkim ludziom. I my, ateiści, dajemy wszystkim ludziom na całym świecie przykład i zachętę do tego, by te sprawy ostateczne rozważać w sposób wolny, nieskrępowany dogmatem i kultem. Mamy powody do tego, żeby być dumni, mamy powody do tego, aby postrzegać swoją rolę w świecie pozytywnie i społecznie. Mamy prawo być kim jesteśmy. Mamy swoją tożsamość i mamy swoją rolę w świecie. I jest to rola pokojowa, budująca, konstruktywna i racjonalna. A więc niech żyją ateiści i wszyscy ludzie. Dziękuję bardzo.